Na dziś weźmiemy sobie ten kluczyk. Tutaj jest, mamy 17. Zakładamy sobie tu na końcówkę. O. Później wyjmujemy sobie korbkę. Wkładamy. No i sobie kręcimy. No już mamy śrubę poluzowaną. Także już teraz o. Lekko sobie możemy odkręcić. No jeszcze tak jak ktoś powiedział, że tym kluczem na pewno nie będę dokręcał. To tylko będzie służyło do odkręcania po jakichś panach mechanikach z warsztatów, co dokręcają kluczem dynamometrycznym. Klucz dynamometryczny, znaczy pneumatyczny, ma bezwładność. Raz dokręci taką siłą, raz dokręci taką siłą. Nie ma reguły. O, także... Ale już będzie mi dyrekcji. A dokręcać będę sobie zwykłym tym kluczem, takim co wożę. Klucz zwykły to ma połowę tego. A ja sobie dokręcam przez ten, przez siłę, o, w ten sposób. Szczuciem. I bez szarpania. A teraz sobie zobaczymy drugą śrubę. No i też idzie. Jednak troszeczkę siły trzeba, ale dużo lżej jak się szarpać takim kluczem. No i później przykręcamy. O. A tu mam taką śrubę, jakby powiedzieć, co sam sobie zrobiłem, bo... No i ona, a widzicie, troszeczkę za ciasna jest, za bardzo spasowana jest po prostu. Tego klucza luźne. O. Tak jest zrobione, żeby wszystko w razie czego, w razie drogi sobie mógł odkręcić. No wezmę tutaj po dwie dyszki, chyba przybiorę, żeby dopasować bardziej do tego kluczyka. No to tyle by było o odkręcaniu. To tylko będzie służył do odkręcania śrub po niesfornych panach mechanikach, żeby tak grzecznie to powiedzieć. O. Dziękuję.